Reko 265 wita i zapraszam was na mecz rewanżowy. Zapraszam was na mecz rewanżowy dzisiaj z FIFA 17. Z 20.40 będą te mecze, ja nagram wam o 20.30, bo nie da się zrobić 40. Napoli kontra Real Madrid, mecz rewanżowy. Tylko sobie to zmienimy na takie. To zostawimy takie. Teraz wyglądanie zespołem. Nie ma opcji. A tak. Nie sprawdziłem ustawienia. A ma to sobie Ani i się zgadza. Zimno poproszę. Zimno. 20.30. Wszystko gra. A sprawdzę, że nie ma deszczowo przypadkiem, bo jest chłodno. Zrobię ich po prostu zrobię ich. Z przyjemnością zapraszamy na to spotkanie. Witają państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Witam państwa. No, dobra, nie będę chyba pomijał po punktu, ale teraz to jest zupełnie inaczej. Ma być Ronaldo na środku. Mi się wydaje, że mi go wpuścił. Nie, mieli na ławce. Podobnie będzie. Coś ty kroz znalazł. Posypaj on. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. No i widzę to na dół. Jest szansa. Piękna interwencja. Co za rejestr. Piłka poza boiskiem i rzut rożny dla Realu. Po prostu zmieniłem, czy to będzie drugi mecz, jak to znaczy, nie? Robię to, ale robię to jako... Jorginho. Gagliardini. To oddaje strzał! Piłka poza boiskiem, rzut rożny. Skutecznie interweniował i oddalił zagrożenie. Posypaj on. No, z tego miejsca można strzelać.
nic minie. Ach, szkoda, strata. Dlatego go ustawiłem w przodu. Na to przejęcie podania w środku pola. Luka Modric. Może uderzyć na bramkę. Gracze śmierć! Panie Krzysztof, ustawa na lepicy. I jeszcze się radość kibiców na trybunach. Na drugim meczu z tego silnego marca. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Nie jest sama, ale czy zdecyduje się na podanie? Jorginho! Dobrze odebrał teraz tylko przeciwnika. Modric. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Na co to? Świetnie, brawa do bramkarza. Królewscy za moment wznowią grę z rzutu rożnego. Nie odbiera piłkę przeciwnikowi. Strzela! Piłka w rękach bramkarza. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Cóż za niesamowity dribbling między obrońcami, lecz to minimalne, niecelne kopnięcie na bramkę zatarło całe wrażenie. Może już nie mieć tak dogodnej sytuacji. Nie, no coś tam, ale to było dobre, to było właśnie takie coś, jak on potrafił. Łotry Bali, piłkę przejmuje Real. Jest szansa na groźną akcję. Udało się odebrać piłkę szarżującemu zawodnikowi. Jorginho.
Gdzie? Gdzie tylko? No i popatrzmy, jak w nową grę rzucę za uszy. To wszystko przez tego tak jak ja przyjąłem piłkę, nie. No. No, ej, wreszcie. Rezultatem kończy się pierwsza połowa tego meczu. Wysokie prowadzenie po pierwszej połowie, zupełnie zasłużone, z tym się chyba zgodzisz. Tak, sądzę, że prezentują dużo wyższy poziom od rywali i ten wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy. Gramy dalej. Nie mogę po prostu ludzie. Pierwsza połowa meczu była bardzo jednostronnym widowiskiem. Ale jeszcze nie przesądzajmy o wyniku. Jak wiemy, piękno futbolu polega na tym, że jest nieprzewidywany. Jorginho ma wsparcie partnerów. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. A teraz Cristiano Ronaldo. Wow, jeden! Znalazł się na czystej pozycji. Dobra okazja, ale wspaniale! Wszystko czyste. Rodriguez. Ważne, że nie jest osamotniony. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Jorginho. Gabiatini. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Gdzie jest spalony? Sędzia słusznie odwizał spalonego, nie ma co do tego wątpliwości. Nie była to jednak kluczowa decyzja, bo to byłaby to sytuacja bramkowa. A więc mamy zmianę. Pozycji może uderzyć. No, trening imponujący, ale co z tego? Zabrakło decyzji, ale cała akcja mogła się podobać. Odzyskali piłkę w środku pola. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Przeciwnicy Cristiano Ronaldo. Jest groźnie. Świetnie, brawa do bramkarza. Strzał, ale zablokowany. Dobre, dalekie wybicie. Rodriguez. Uderzenie. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Wyda tę piłkę głową do partnera. Ma do kogo zagrać. Strzela! Nie ma gola!
ustawieniu się zawodnicy w polu obu drużyn będzie dośrodkowanie rzutu rożnego. No, będzie zmiana. Będziemy mieli zmianę, zawodnicy czekają już przy linii bocznej. Trener zaraz wprowadzi któregoś z nich do gry. Elka do Uli. No Ronaldo biegłby do przodu, a teraz właśnie, teraz biegnie, teraz. Jest może zdecydować się na strzał! Uderzona brawa bramkarza, piłka nadal w grze. Właśnie chcę biec do przodu, bo miał czystą sytuację bramkową, to nie. Co pasz? Ach, szkoda strata. Ale Liga to trzeba zmienić tylko już, nie? Ale Liga to jest tak strany. Tak, to jest opiski. Proszę Państwa, dla takich chwil ogląda się mecze. Kolejna bramka. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości. Kto wygra ten mecz? Jedyne pytanie, jakie można sobie jeszcze zadawać, to rozmiary tego zwycięstwa. Piękny celu, piękna farba, też przyszłość, gra każdy z ram. Szansa na oddanie strzału! Wielki interweniuje! Sergio Ramos. A teraz Cristiano Ronaldo. Nieporozumienie i strata piłki. No, w takich sytuacjach sędzia zazwyczaj wstrzymuje grę. I tak właśnie... Oła! Nie będzie hat-trick. Ajaj. Straciłem Ronaldo. Co się stało? Nie ma już na wojsku kontuzjowanego gracza. Zaraz mecz zostanie wznowiony rzutem sędziowskim. Równoczesna zmiana w obu drużynach. Spalony, no jeśli tak, to minimalny. Jest okazja do strzału! Jest! Jest gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili! Ale ta nieprawdopodobny dwóch gry. Dopiero co wszedł na murawę, a już się wpisał na listę strzelców. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie.
historię sobie zapewnę, no to jest... Chore, żebym miał to sobie zobaczyć. Alan? Pobiegnę w głowce. Jeszcze 8 minut do końca regulaminowego czasu gry. Ależ niesamowity atak obrońcy. Ostrzymał atak rywala na własnej połowie. No, teraz to przynajmniej mikrofon. Grytej. O, czekałem. Dobrze, przebił się. No, będzie go! Świetnie, brawa do bramkarza. Będą mieli szansę, bowiem będą wykonywali rzut rożny. Dobra, odebranie piłki bez fałdy. Niewiele już do końca. Powoli zbliża się koniec meczu, no i chyba znamy zwycięzcę. Koniec meczu, efektowne, pewne zwycięstwo 5-0, brawo! To było bardzo jednostronne spotkanie, które niemal od początku do końca toczyło się pod dyktando jednej drużyny. Tak, wyszli na murawę i zrobili co do nich należało. Bezlitośnie wykorzystali wszystkie swoje atuty. Tak jeszcze, to pozostawię. Muzyka w grze. Stawimy gry. Muzyka. Zmniejszymy do zera, żeby nie miał... Okay. Żeby miały prawa, prawa autorskie. To by było na tyle w tym meczu. Dziękuję za uwagę. Arko 265. Do zobaczenia. A słyszymy się w następnym meczu za chwilę. Arsenal, Londyn, kontra FC Bayern Monachium. Cześć!